anielskie przekazy od wróżek. Dzisiaj przesłanie od aniołów na ten tydzień. Ten tydzień jesienny, październikowy. Zobaczmy, co przemówią dziś anioły do nas. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych widzów, moich kochanych subskrybentów, którzy odwiedzają codziennie mój kanał i zaznaczają swoją obecność w komentarzach, w czacie i dają żywotność temu kanałowi. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że Państwu ten kanał się przypodobał i że mają Państwo również radość spotykania się tutaj razem. Na ten tydzień wyciągnęłam już kartę, która mi wypadła zresztą. Nie wyciągnęłam, tylko wypadła mi sama. Zanim pokażę tą kartę, to chcę zaprosić Państwa wszystkich na środowy rytuał, który będę robiła o godzinie 17 live, oczywiście na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. O godzinie 17 wejdę z różową świecą i zieloną świecą, by przyciągnąć miłość i szczęście. Jeśli Państwo chcą ze mną przeprowadzić taką afirmację, taki rytuał z okazji pełni księżyca w znaku wagi, to zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tę środę 20 października o godzinie 17 na live rytuał na moim kanale. Zapraszam wszystkich z różową świecą i również zieloną świecą. Różową świecę potrzebują Państwo na przyciągnięcie miłości i szczęścia. Natomiast zieloną świecę potrzebujemy do oczyszczenia czakry serca i otwarcia naszego serca na miłość. Oczywiście mogą Państwo użyć również białej świecy, która jest neutralna do każdego rytuału. Natomiast magia świec oczywiście jest silniejsza, jeśli użyją Państwo kolorów, które są symbolami miłości, czakry serca, szczęścia i tak dalej. Więc afirmujmy, kochani, w tą środę razem. Zapraszam o godzinie 17 na live rytuał wspólny. Zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne. Mój e-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Napiszcie na e-mail i ja od razu odpiszę, poinformuję Was, jakie są warunki wróżb indywidualnych. W trakcie wróżby indywidualnej zajmiemy się tylko Waszym osobistym problemem. Niezależnie, czy jest to problem miłosny, emocjonalny, rodzinny, problem Waszych dzieci, czy problemy zawodowe, finansowe. Zapraszam. Zacznijmy, kochani, przesłanie od wróżek. Magiczne przesłanie od wróżek to talia kart. Talia kart, doktor Doreen Virtue. I z tej talii kart wypadła mi przy tasowaniu właśnie
jedna karta. Karta ta to dzieci. Zobaczcie, kochani, na zdjęciu jest dziecko motylek, dziecko aniołek w postaci motylka, który patrzy w górę. Przy tym dziecku piękna róża. Róża, symbol miłości. Widzicie, kochani, że jest tutaj również symbolika kolorów. Różowa sukienka tej dziewczynki to kolor miłości. Róża to symbol miłości. Zastanówcie się nad miłością do waszych dzieci. Nad miłością waszych dzieci do was. Więź z dziećmi jest istotną częścią sensu życia. Wszystkie te osoby, które patrzą na mój kanał i mają dzieci, na pewno rozumieją, co to jest więź z dziećmi na całe życie. Pomimo problemów, turbulencji, kryzysów, więź ta pozostanie na dobre i na złe. Zobaczmy, kochani, co mówi książeczka na ten temat. Dzieci. Więź z dziećmi jest istotną częścią sensu życia. Wróżki kochają dzieci i ufają im z uwagi na ich nieskażoną wiarę i szczere motywy. Ta karta to znak Twojej więzi z dziećmi. Odczytując dodatkowe znaczenie tej karty, zwróć uwagę na to, które przesłanie przemówi do Ciebie. Obserwuj pojawiające się znaki i odczucia związane z dziećmi. Wszechświat stara się przekazać Ci swoją wiadomość. Dodatkowe znaczenie tej karty. Twoje życiowe cele związane są z dziećmi. Otacza Cię energia płodności. Dziecko w niebie przesyła Ci pełną miłości wiadomość. Masz duchową łączność z dziećmi kryształowymi, indygo, i z dziećmi tęczowymi. Twoje wewnętrzne dziecko chce się pobawić. Kochani, dla wszystkich tych widzów, którzy patrzą dzisiaj na moje przesłanie anielskie i nie mają dzieci, to właśnie ten przekaz dodatkowy. Pomyślcie o swoim wewnętrznym dziecku. Pomyślcie o swoim dziecku w sobie, które potrzebuje może czegoś, potrzebuje, by było rozpieszczane. Pomyślcie, czemu w dzieciństwie, czego w dzieciństwie wam zabrakło. Jaki macie niedosyt, deficyt. Jakie niespełnione marzenia z dzieciństwa, które być może prowadzą do teraźniejszych lęków, blokad. Pomyślcie o tym, że ta karta dzisiaj chce wam przekazać o tym, byście uzdrowili swoje wewnętrzne dziecko. Czyli byście uzdrowili wszystkie te niezagojone rany z dzieciństwa, które tkwią w was do dziś, z
którymi powinniście się zmierzyć. Spróbujcie uleczyć wszystkie bolesne sprawy dzieciństwa, by nie tworzyły lęków, blokad, jakichś kompleksów, zahamowań w teraźniejszości. Dlatego karta ta oczywiście ma dosłowne znaczenie, jeśli Państwo mają dzieci, ale również głębsze przesłanie. Każdy z nas ma bowiem swoje wewnętrzne dziecko, które musi zrozumieć, uleczyć, rozpieszczać. Także pomyślcie, kochani, o tym. Również było tutaj powiedziane, że być może dziecko w niebie, jakiś aniołek, przekazuje Ci jakąś piękną, pełną miłości wiadomość. Wypatruj tej wiadomości, tak jak tutaj na karcie ta dziewczynka patrzy do góry, w niebo, we wszechświat i dopatruje się, wyczekuje jakiejś pięknej, radosnej, pełnej miłości informacji. Także oczekujmy na taką informację w tym tygodniu. Dodatkowo wylosuję jeszcze klucze anielskie, czyli przekazy anielskie, otwórz drzwi do Twojego serca. Zobaczymy, jakie rady od aniołów przyniosą nam klucze anielskie. Podziel się swym niezmierzonym wewnętrznym bogactwem. Widzicie, kochani, wewnątrz każdego z nas jest niezmierzone bogactwo, z którym możemy się dzielić. Także dostrzec trzeba to bogactwo w sobie. Miłość leczy wszelkie rany. Miłość, otwórz się na miłość. Widzimy zielonego anioła, czyli znowu symbol zielony mówi o czakrze serca. Otwórz się na miłość, wyczyść czakrę serca. Miłość bowiem leczy wszelkie rany. Poznaj samego siebie. Poznaj siebie i pokochaj siebie. Czyli przypatrz się sobie, polub siebie, polub swój wizerunek w lustrze. Poznaj wszystkie swoje talenty, wady i pokochaj siebie takiego, jakiego jest, takim, jakim jesteś. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Czyli uwierz w to, że jesteś dzieckiem szczęścia, że szczęście Ciebie nie opuszcza. I ostatnią kartę, którą wyciągnę, bądź dobrej myśli. Czyli tęcza płynąca z serca mówi, że wszystko się ułoży, wyleczy, wyjaśni. Bądź dobrej, pozytywnej myśli. Myśl pozytywnie.
takie wskazówki, kochani, od aniołów pokazały nam dzisiaj karty anielskie. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, za odwiedziny. Życzę Wam wspaniałego, magicznego tygodnia. I pomyślcie o swoim wewnętrznym dziecku. Zrozumcie siebie. Myślcie pozytywnie. Poznajcie i pokochajcie samego siebie z wszystkimi Waszymi wadami, talentami. I otwórzcie się na miłość. Ponieważ miłość leczy wszelkie rany. Uwierzcie, że jesteście dzieckiem szczęścia i że jesteście urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą. Zaufajcie również, że macie w sobie niezmierzone wewnętrzne bogactwo, którym możecie podzielić się z innymi. Jeśli macie dzieci, to zwróćcie w tym tygodniu szczególną uwagę na to, by poświęcić dzieciom więcej czasu, by dać im więcej miłości, uczuć, by ich zrozumieć, z nimi być może porozmawiać o czymś, co ich trapi. Zwróćcie uwagę na Wasze dzieci. Wejdźcie głębiej w ich tematykę. Życzę Wam udanego tygodnia. I do usłyszenia już wkrótce.